Dzień dobry wszystkim. Drodzy Państwo, dziś mieliśmy kilkugodzinne spotkanie, które było poświęcone przede wszystkim temu zakazowi wycinki lasów, jak również gospodarki leśnej, ale też sprawami przedsiębiorców, którzy zajmują się branżą drzewną i leśną. To spotkanie było wynikiem spotkania kilka dni temu, gdzie około 39 przedsiębiorców spotkało się tutaj na moje zaproszenie. I podczas tego spotkania zostały wystosowane postulaty do pani minister ochrony środowiska i klimatu, które przekazałam na ręce właśnie pana ministra Mikołaja Drożały. Dziś na to spotkanie spośród siebie wszyscy ci przedsiębiorcy wydelegowali 14 osób, które w takim wąskim gronie przedstawiły wszystkie bolączki, jeżeli chodzi o tą sytuację, która jest w tej chwili. Przedstawiały również swoje wszystkie sprawy. Bardzo dziękuję panu ministrowi, panu Mikołajowi Drożale, jak również nowemu dyrektorowi Lasów Państwowych, jeżeli chodzi o Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, panu Tadeuszowi Wilczyńskiemu, za udział w dzisiejszym spotkaniu, dosyć twórczym, jak również na spotkaniu był wicemarszałek Senatu, pan Maciej Żywno. Teraz przekażę głos może panie ministrze panu, proszę. Szanowni Państwo, pani burmistrz, bardzo dziękuję za zorganizowanie tego spotkania. To jest niezwykle ważne. My też dostaliśmy dzisiaj jasny sygnał ze strony przedsiębiorców tutaj z Podlasia, że czekali przez rok na takie spotkanie z poprzednim ministrem, po czym po roku dostali SMS-a, że jednak to spotkanie się nie odbędzie. My spotkaliśmy się w czwartek w zeszłym tygodniu na komisji sejmowej, mija tydzień, jesteśmy dzisiaj tutaj w Sokółce, rozmawiamy z przedsiębiorcami, rozmawiamy z zakładami usług leśnych, rozmawiamy z przedsiębiorcami polskiej branży drzewnej i szukamy konkretnych rozwiązań, o czym za chwilę powiem. Chciałem Państwu tylko podkreślić jedną najważniejszą rzecz w tym wszystkim. 85% Polaków jest za tym, żeby w końcu zmieniło się podejście do lasów w Polsce. Zdecydowana większość Polaków chciałaby, żeby gospodarka leśna była prowadzona w sposób bardziej zrównoważony. To oznacza konkretne zmiany w filozofii, w myśleniu, w realizacji polityki w obszarze lasów. I z taką filozofią koalicja rządowa szła do tych wyborów 15 października. To, co założyliśmy w umowie koalicyjnej, czyli te tak zwane 20% wyłączenia lasów z wycinek, będzie przedmiotem szerokiej debaty publicznej. Uruchamiamy coś takiego, co nazywa się Ogólnopolską Naradą o Lasach. To jest inicjatywa, w którą będą włączeni wszyscy. Od strony przyrodników, NGO-sów, naukowców, samorządowców, leśników, przedstawicieli polskiej branży drzewnej, zakładów usług leśnych, wszyscy interesariusze, dla których las i funkcjonowanie wokół lasu jest najbardziej istotne. To będzie wypracowane w drodze dialogu, w drodze konsensusu i w drodze zmiany filozofii myślenia o lasach w Polsce, bo takie są oczekiwania społeczne, to po pierwsze. Po drugie, takie są badania i perspektywy naukowców zmian klimatu, które nie są, mówiłem o tym na spotkaniu dzisiaj, to nie jest kwestia dzisiaj dyskusji na jakichś uniwersytetach między profesorami, dotyczy to każdego z nas. Susza jest zjawiskiem, które dotyczy dzisiaj każdej Polki, każdego Polaka, wiedzą o tym doskonale rolnicy, wiedzą to zwłaszcza mieszkańcy tych terenów, które są bardzo istotne pod kątem rolniczym. I wiemy dzisiaj, że lasy mogą odegrać ogromną rolę w kontekście na przykład małej retencji i dużej retencji wody. Takie projekty były już realizowane, będą musiały być realizowane jeszcze w dłuższej perspektywie. Jak dzisiaj spojrzymy sobie na analizy, my takie analizy robimy już wspólnie z Nową Dyrekcją Lasów Państwowych, to będziecie Państwo widzieć doskonale, że nawet teraz taka przestrzeń, mówi się o 5, 6, 7, 8% terenów lasów państwowych, to już są tereny, które są na przykład terenami podmokłymi, które w zasadzie teraz już są wyłączone z gospodarki leśnej, a my musimy zrobić wszystko, żeby te tereny chronić po to, żeby one mogły sprawować swoją funkcję. Padały dzisiaj bardzo istotne argumenty, Szanowni Państwo.
8 punktów, na które się zgodziliśmy co do tej, co do istoty sprawy tutaj dzisiaj na tym spotkaniu. Co trzeba zrobić na już? Mówiliśmy o tym, jak się zmienia struktura lasów w Polsce. Mówiliśmy o świerku, który na skutek zmian klimatu wycofuje się na północ do Skandynawii, powoli znika z Polski. Wiemy, jaki jest problem w Niemczech, w kraju, w którym po II wojnie światowej sadzono głównie tego świerka i dzisiaj mają tam poważny problem. Wiemy, jak istotna jest nowa polityka pod kątem nasiennictwa w lasach państwowych. Wiemy, jak istotne będą lasy liściaste w tym kontekście, które mają lepsze zdolności do retencji wody. Ja dzisiaj powtórzyłem to po raz kolejny, że nasza decyzja dotycząca tych 10 obszarów, z czego część jest tutaj właśnie w rejonie podlaskim, dotyczy, to jest 94 tysiące hektarów, z czego ponad połowa to są miejsca, które podlegają ograniczeniu, co nie oznacza wyłączenia gospodarki leśnej. Nie ma ani jednej takiej sytuacji, żebyśmy wyłączyli gospodarkę leśną na terenie całego nadleśnictwa. Niestety zdarzały się takie zjawiska patologiczne, które odziedziczyliśmy po poprzedniej władzy, że no wie pan, przyjeżdża przedsiębiorca, mówi do mnie, że on przyjeżdża do nadleśnictwa, dostaje informację, że on nie może w ogóle wjechać do lasu, ten, który prowadzi tam zakłady usług leśnych, bo dostał informację, że cały teren jest wyłączony. Takich sytuacji nie powinno być miejsca. My takie sytuacje jedna po drugiej analizujemy. Jest tutaj też ze mną dzisiaj nowy dyrektor Regionalny Lasów Państwowych Białostockiej Dyrekcji, pan Tadeusz Wilczyński, który od niespełna 48 godzin jest na tym stanowisku. Nie ma miesiąca miodowego, nie ma tygodnia, nawet dnia miodowego. On musi wejść tą pracę od razu. Mówiliśmy się na konkretne rozwiązania, o których pan dyrektor będę prosił, żeby też kilka słów powiedział już w najbliższych godzinach. Natomiast jedno chciałbym, żeby wybrzmiało, szanowni państwo, jeszcze dodatkowo do tego i to jest bardzo istotne. Rozmawialiśmy o tym na wszystkich spotkaniach wcześniej, w terenie, w generalnej dyrekcji, z przedstawicielami branży drzewnej. Był okrągły stół na miejscu, taki mały, w Warszawie, gdzie przyjechali polscy przedsiębiorcy, z panią minister było spotkanie. My byliśmy w terenie, z zakładami usług leśnych. Oni byli też w dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Wszędzie tam, sprawa po sprawie, analizujemy to w każdym kontekście. Kwestia gospodarcza. Dzisiaj wybrzmiała na tym spotkaniu, szanowni państwo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Certyfikat FSC, który został zdjęty przez poprzednią władzę w zasadzie tak, nie pytając nikogo. I to są wielomilionowe straty. Dzisiaj ci przedsiębiorcy wołają o to, żeby ten certyfikat wrócił jak najszybciej. To jest jeden z tych postulatów, który ja otrzymałem dzisiaj i to jest jeden z tych punktów, nad którymi już pracujemy, nad którymi pracuje Ministerstwo Klimatu, nad którymi pracuje nowa Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Ten certyfikat musi wrócić, bo to są realne pieniądze, realne straty dla tych przedsiębiorców, którzy chcą eksportować na rynek Unii Europejskiej. Kolejny punkt, który się z tym wiąże, jasny sygnał ze strony przedsiębiorców, wiecie państwo, bo to są te rzeczy, które jakby my odziedziczyliśmy po poprzedniej władzy, że my dzisiaj po tych 5 tygodniach, ale bierzemy to na klatę, przyjmujemy tą informację, musimy rozwiązać te rzeczy, które zostały zaniedbane przez tamten czas. Jeśli dzisiaj przedsiębiorcy sami, tutaj z Podlasia i z innych miejsc w Polsce, mówią o tym, że trzeba coś koniecznie zrobić w obszarze powstrzymania wysyłki nieprzetworzonego drewna poza granicę Unii Europejskiej, to jest zadanie tego rządu, to jest zadanie nowej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, żeby ci przedsiębiorcy po pierwsze mogli funkcjonować na terenie Unii Europejskiej, co się wiąże z certyfikacją, ale też z tymi pracami, które są wykonywane i co się wiąże przede wszystkim z tym, że szanowni państwo, ten eksport niekontrolowany poza teren Unii Europejskiej, nieprzetworzonego drewna, które powinno być w Polsce przetwarzane, będzie jakoś kontrolowany. Przedsiębiorcy też wnosili o tę potrzebę dialogu i tej konsultacji. Ja jeszcze raz to powiem. To jest element naszej polityki. Znaczy nikt nie mówił, że będzie inaczej. My przygotowując ogólnopolską naradę o lasach, o której powiedziałem chwilę temu, włączamy wszystkich i wszyscy z państwa będziecie współtworzyć całą nową koncepcję, całą nową filozofię tego, jak powinny funkcjonować lasy w Polsce. Bo oczekiwania społeczne są takie, jakie powiedziałem, że 85% Polaków, Polek i Polaków oczekuje tego, że coś się w lasach w końcu zmieni. I my tu przyszliśmy po to, żeby to zrobić. Ta decyzja pani minister z 8 stycznia dotyczy 1,3% lasów państwowych. 1,3%. Jeśli chodzi o nadleśnictwo supraśl, mówimy o 3%, które podlegają wyłączeniu. Pozostałe miejsca w bardzo wielu przypadkach podlegają ograniczeniu, co nie oznacza wstrzymania pracy. Mamy zakłady usług leśnych, które przez lata były traktowane w sposób niepodmiotowy w relacji z lasami państwowymi. To trzeba zmienić. I wie o tym doskonale też nowa dyrekcja generalna. Umówiliśmy się na te postulaty, które były chyba już 8 lat temu tutaj zgłaszane przez przedstawicieli zakładów usług leśnych. My chcemy do tego wrócić. Chcemy zobaczyć, co było zapisane w tych postulatach. To trzeba zmienić. Ta podmiotowość musi wrócić.
I jeśli dzisiaj zakłady usług leśnych, o których mówili tutaj pracownicy, przedsiębiorcy z terenu Podlasia, realizują projekty nasadzeniowe, pielęgnacyjne, to oni muszą to robić. W samej dyrekcji, szanowni państwo, na Podkarpaciu mamy ponad 30 tysięcy kilometrów szlaków zrywkowych. Miejsc, które miały po 4-5 metrów szerokości, dzisiaj mają po 20, bo są rozjeżdżone. Te szlaki zrywkowe to jest prawie kula ziemska dookoła. Tam jest co robić, tylko trzeba tym dobrze zarządzić. I ja się domyślam, że to w pewnych środowiskach może być jakiś szok, że nagle chcemy coś zmienić, że chcemy inaczej do tego podejść, ale szanowni państwo, to jest niezbędne. O tym będziemy rozmawiać na Radzie o Lasach, o tym będziemy dyskutować. Taki projekt będziemy przygotowywać długofalowo, gdzie wszyscy będą w to włączeni. Natomiast ta praca jest, tylko trzeba wiedzieć, jak tym zarządzić. I te przypadki jakichś sabotaży, takich akcji dywersyjnych gdzieś w terenie, gdzie się angażują jacyś lokalni politycy, też konkurencyjnych partii, którzy próbują sobie teraz ugrać kilka punktów procentowych na wybory samorządowe. Szanowni państwo, no to jest coś, co nie powinno mieć miejsca. I nad tym teraz pracujemy, będziemy sprawdzać każdy taki przypadek. Prosiłbym o to, żebyście państwo weryfikowali te komunikaty. Jeszcze raz przypominam, 1,3%. Pan dyrektor, który za chwilę powie parę słów na temat konkretów, które tutaj są do zaplanowania w najbliższych dniach, mówił dzisiaj o tym na spotkaniu. Bo są w Polsce dzisiaj leśnicy, z którymi my rozmawiamy, łącznie z dyrekcją generalną. Ci, którzy przychodzą, mówią, nie wiedzą, jak to zrobić. Ja miałem sam rozmowę z nadleśniczym, który mówił, ja już to podzieliłem, ja wiem, jak mam to zrobić, ja już mogę dzisiaj wskazać ładnych parę procent terenów, które mogę totalnie wyłączyć z wycinki, z jakiejkolwiek pracy gospodarczej, bo to są cenne obszary. To jest pewna zmiana filozofii, która następuje. My tych leśników słuchamy, my ich widzimy, my ich bardzo cenimy, oni są potrzebni, oni są niezbędni, oni są przyszłością dla lasów w Polsce. Panie dyrektorze, bardzo bym prosił, żeby pan krótko też powiedział właśnie o tych planach takich na najbliższy czas tutaj na miejscu i też pod kątem tych rozwiązań, o których pan powiedział, które są tak naprawdę kwestią odpowiedniego zarządzania. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie dyrektorze. Przepraszam, panie ministrze. Bardzo dziękuję za słowa, które pan minister ostatnie by powiedział, zauważając wkład leśników, bo to, że na naszym terenie jest tyle obiektów do ochrony, to jest wynik pracy leśników i docenienia naszego wkładu, naszego wysiłku. Przechodząc zaś do konkretów, które przyniosło dzisiejsze spotkanie, to jest to po pierwsze wysłuchanie i zaznajomienie się z obszarem problemów. Przypominam, że jestem na stanowisku dyrektora drugą dobę. A po drugie, z czym zaznajomiłem się wcześniej już z dokumentacją i byłem w stanie dzięki temu, tak myślę, złożyć też zobowiązanie, czy też deklaracje dotyczące po pierwsze działań doraźnych, a więc tam, gdzie zostały zgłoszone istotne problemy, polegające na tym, że rzeczywiście zakłady usług leśnych zgłaszały brak możliwości wykonania. To wprawdzie to już było, ale takie zgłoszenia mają miejsce. Temu zaradzimy bardzo szybko. Natomiast następne działanie to jest tak naprawdę podejście systemowe i to już będzie oparte na szczegółowej analizie w uzgodnieniu na pewno z dyrekcją generalną, z moimi zwierzchnikami. Obszary do pracy są naprawdę szerokie, ale przypominam, że jesteśmy, nazwijmy to, narzędziem wykonawczym działającym w ramach ustawy o lasach podległym ministerstwu i te zadania wykonamy. A tam na dniach to właśnie jak szybko będą mogli te zakłady usług leśnych wrócić do swojej pracy? Tak? Zakłady usług leśnych już pracują, natomiast wystąpiły, nazwę to zakłócenia, wystąpiły w pierwszych dniach, to są zgłoszone dzisiaj zostały dwa przypadki. Już pracują, natomiast te doraźne i efektywne rozwiązanie jest to kwestia następnego tygodnia, czyli poniedziałek, wtorek, pierwsze spotkanie i sądzę, że to spotkanie przyniesie na pewno efekt. Tyle.
nie muszą powstać nowe plany urządzenia lasów? Tu w tym momencie przechodzi Pan na ten obszar systemowy. Ja mówię o doraźnym działaniu tam, gdzie zgłoszono nam problem i my ten problem rozwiążemy. To, co Pan zapytał, to jest... Może pan, pytanie bardziej do Pana Ministra, tak? Czy właśnie muszą powstać nowe plany urządzania lasów? Stare byłby koszał w większości wypadków albo w ogóle powstać? Proszę zobaczyć tą zmianę jakości, Szanowni Państwo. Pan dyrektor, który niespełna 48 godzin jest na tym stanowisku, mówi o konkretnych rozwiązaniach, poniedziałek, wtorek spotkania, dzisiaj spotkanie, konkretna analiza, którą już zrobił na tyle, ile mógł przez ten czas. A co się zadziało przez ostatnie 3 tygodnie? Wręcz przeciwnie, znaczy co zostało zrobione po to, żeby wywołać ten konflikt i żeby spowodować te napięcia, które teraz się dzieją. Więc, ale Szanowni Państwo, chciałem podkreślić to, co Pan powiedział. To będzie przedmiotem głębszych analiz. Kwestia planów urządzania lasu wymaga szerszej perspektywy. Mamy też wyrok TSUE a propos możliwości zaskarżania puli też przez stronę społeczną. Nad tym będziemy pracować. Powiem Panu tak. Dzisiaj z panem, którym rozmawialiśmy z Puszczy Boreckiej, tam podczas spotkania z przedsiębiorcami, z pracownikami, mamy sytuację taką jak w Puszczy Boreckiej, gdzie nie mamy w ogóle planu urządzenia lasu. I pan oczywiście wiedział o tym, oczywiście to nie jest wina tego pana, który tam jest przedsiębiorcą, natomiast to jest wina tych, którzy tym procesem zarządzali. I takich sytuacji musimy unikać. W sensie nie może być takiej sytuacji, że nie mamy w ogóle planu, a ta gospodarka jest prowadzona. Ta gospodarka w przypadku Boreckiej w ogóle nie powinna być prowadzona. Więc teraz musimy podjąć działania doraźne, te, o których powiedziałem ja, o których powiedział pan dyrektor. Za tym pójdą rozwiązania systemowe, które będą częścią też tej ogólnopolskiej narady o lasach, bo to będzie fundamentalnie ważna kwestia. Bo to wymaga zmiany pewnej filozofii, pewnej perspektywy. Ale to się będzie odbywało w interesie również polskich przedsiębiorców drzewnych, zakładów usług leśnych, także części ekologicznej. Musimy pogodzić całą tą sferę. Natomiast, drodzy Państwo, my musieliśmy podjąć tę decyzję. Musieliśmy podjąć tę decyzję po tym, co się działo przez ostatnie lata w tej perspektywie. I ta decyzja teraz oczywiście mamy punktowo różne sytuacje, gdzie trzeba to przeanalizować jeszcze pod innymi kątami z tych powodów, o których powiedziałem wcześniej, ale ta praca jest wykonywana. Więc nie wiem, czy są jakieś pytania jeszcze. Jak długo ten zakaz będzie obowiązywał? W sensie? To co pani minister zażywiła. To jest jasno sprecyzowane. Półroczny. To jest półroczny okres, natomiast ten czas tego pół roku to jest czas dokładnej analizy w ramach struktur lasów państwowych i szukania takich rozwiązań, jakby znalezienia tej recepty, prawda? Czy jaka część z tych terenów powinna podlegać już systemowej ochronie, jaka część z tych terenów powinna podlegać jakiejś przejściowej formie ochrony, jak zarządzić pracą, żeby lasy gospodarcze, które powinny pełnić funkcję gospodarczą, mogły ją prowadzić po to, żeby tak spowodować, żeby nie powodować perturbacji po stronie polskiego przemysłu drzewnego, bo to jest fundamentalnie ważna rzecz. I jeszcze raz chciałem podziękować pani burmistrz za to spotkanie. To bardzo ważne, bo to jest pewna zmiana jakości, o której powiedziałem. Nie musicie państwo czekać rok. Przyjeżdżamy, rozmawiamy i to jest kolejne takie spotkanie i będziemy na kolejnych takich spotkaniach wszędzie tam, gdzie będzie ten dialog potrzebny. Bardzo państwu dziękuję. Jeszcze, jeżeli mogę. Panie ministrze, panie dyrektorze, jeszcze raz dziękuję wszystkim państwu również i przybyłym dzisiaj partnerom do rozmowy. Wszyscy wiemy, panie ministrze, że lasy nasze, polskie tutaj, czy Puszcza Knyszyńska, czy też inne, są naprawdę cenne, jeżeli chodzi o wartość taką nie tylko nawet społeczną, ale narodową. I czy dla lasy trzeba cenić i trzeba chronić. Natomiast przede wszystkim to, co dzisiaj jest najważniejsze. Dzisiaj jest najważniejszy interes, tak jak pan minister powiedział, naszych przedsiębiorców rodzimych. A województwo podlaskie, nasza ściana wschodnia jest bardzo bogata, jeżeli chodzi o tą strukturę taką gospodarczą i osoby, podmioty, które zajmują się gospodarką leśną i drzewną i na tym zarabiają. I zależy nam, panie ministrze, jako samorządowcom, bo my w naszych gminach, w naszych miastach wiemy tak naprawdę najlepiej, gdzie są problemy i co trzeba naprawić. I zależy nam na tym, to co dzisiaj pan powiedział, żeby jak najszybciej spowodować to, żeby nasi przedsiębiorcy zajmujący się tą stroną gospodarki leśnej i drzewnej przestali tracić, a zaczęli normalnie pracować za godną płacę i żeby mogli spokojnie wykonywać te wszystkie umowy, które były zawarte. I za to właśnie dzisiaj dziękuję, bo pan podjął się tego zadania. Jak również przypomnijmy, że tracili też wcześniej.
Tak, wcześniej, tak, ale dzisiaj właśnie narósł ten problem, natomiast już dzisiaj zostało podane też rozwiązanie i myślę, że wkrótce kolejne spotkania w mniejszym bądź większym gronie zaowocują normalnością i przywróceniem tego stanu normalnego sprzed dosłownie kilku lat. Także bardzo dziękuję. Jeżeli będzie taka potrzeba, to my oferujemy w naszym mieście spotkanie dla większego grona podmiotów zainteresowanych. Panie ministrze, panie dyrektorze, dziękuję. Dziękuję bardzo. I wszystkim państwu również.